To będzie bardzo skomplikowane technicznie, ale jakoś będziemy rozmawiali. Właśnie chciałem się spytać, co tam w domu słychać u ciebie, u was? No jest trochę inaczej, dlatego że ja zawsze pracuję z domu, chyba że pracuję w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie, ale no teraz nie mam tej możliwości. Mój mąż w tej chwili też pracuje z domu, a mój syn akurat teraz jest u swojej dziewczyny. W Szwecji nie ma takiej kwarantanny jak w Polsce, ale on jest studentem, a uniwersytety są w Sztokholmie zamknięte, więc Daniel też bardzo dużo jest w domu, także tak sobie trochę siedzimy na głowie. Poza tym mogę powiedzieć, że w tej chwili obserwujesz chaos, ponieważ idea była taka, że będziemy pokazywać książki, ale nie ma dobrego światła. Wszystko jest w moim domu tutaj poprzestawiane, nie widać książek, których jest dużo i w ogóle wszystko dziwnie wygląda, więc proszę nie zwracać uwagi na tło. Nie no, śmieją się, ale tak naprawdę jest, z jednej strony niby jest tak samo i spokojnie, w Szwecji nie ma takiej paniki, więc my też jesteśmy dosyć spokojni. Poza tym nasze życie nie zmieniło się radykalnie. Na przykład ja cały czas chodzę rano na jogę, to znaczy jeżdżę do miasta na jogę i praktykuję z innymi ludźmi w trochę mniejszej grupie niż zwykle. Są większe odstępy między matami, nasz nauczyciel cały czas myje ręce takim, wiesz, specjalnym płynem. Ale cały czas normalnie są zajęcia jogi, ja też zajęcia jogi prowadzę. Także pod tym względem jest trochę inaczej. Ja zresztą to bardzo w tej chwili doceniam, zachowanie pewnej normalności w nienormalności. Ale nie wiadomo, jak długo da się to zachować oczywiście. Znaczy, po pierwsze, to jest bardzo dziwne uczucie, że nagle z osoby, która żyła pomiędzy krajami, stałam się w pewnym sensie uchodźcą, ponieważ nie mogę wrócić do swojego kraju, nie mogę wjechać do Polski, no chyba że chcę siedzieć 2 tygodnie w kwarantannie i potem mieć problemy z powrotem do Szwecji. Poza tym nie ma zwykłych lotów, nie mogę przejechać samochodem przez Danię, bo Dania ma zamknięte granice. Ja staram się o tym nie myśleć, ale to jest bardzo dziwne uczucie. Ja niedobrze, w ogóle niedobrze się czuję z poczuciem, że świat jest zamknięty, ale to poczucie, że ten mój dom, który gdzieś jest pomiędzy Szwecją i Polską, nagle też jest zamknięty, to jest bardzo nieprzyjemne. A odpowiadając na Twoje pytanie, to ja zawsze żyję w stanie lekkiej schizofrenii, bo Polska i Szwecja w ogóle są inne i czasami tego się nie czuję bardzo wyraźnie, a potem zdarzają się takie sytuacje, kiedy masz naprawdę poczucie, że jesteś w innym kosmosie. I epidemia jest takim momentem, dlatego że Szwecja to jest kraj, w którym od pierwszej chwili starano się nie wpadać w panikę i zachowywać otwartość. Czyli Szwecja jako ostatni kraj w Europie zdecydowała się zamknąć granice. Czy mnie słyszysz dobrze swoją drogą? Halo, słyszysz mnie? Dobrze, bo ja słyszę takie dziwne odgłosy, stąd kontrola. Więc po pierwsze to. Po drugie, w Szwecji od początku bardzo sprzeciwiano się zamknięciu szkół. I do dzisiaj, nawet w sytuacji, gdy Szwecja ma dużo więcej przypadków zachorowań i już dużo więcej osób, które zmarły na skutek zarażenia wirusem korony, to tutaj cały czas otwarte są podstawówki i przedszkola. Między innymi dlatego, że uważa się, że jej zamknięcie doprowadzi do utrudnień w służbie zdrowia, bo dużo rodziców będzie musiało zostać w domu. A poza tym uważa się, że to jest też pod tym względem ryzykowne, że jak rodzice będą chcieli pracować, to dziećmi będą zajmowali się dziadkowie, a właśnie starych ludzi należy chronić. Ale generalnie w Szwecji panuje bardzo duży spokój i co ciekawe, całą epidemią niejako zarządzają eksperci, to znaczy tutaj są właściwie niewidoczni politycy. Bardzo rzadko pojawia się minister zdrowia, premier co jakiś czas występuje na konferencjach i wygłosił jedną bardzo krótką mowę do narodu. Natomiast właściwie ludźmi, którzy cały czas zarządzają tym kryzysem, są epidemiolodzy i wirusolodzy i instytucja, która się nazywa Folkhälsomyndigheten, która jest odpowiednikiem polskiego sanepidu. No i oni tutaj mają zupełnie inne wnioski niż większość świata.
uważają, że należy cały czas utrzymywać, znaczy społeczeństwo w takim stanie, w którym ludzie mogą w miarę normalnie funkcjonować, chociaż jesteśmy zachęcani do tego, by pracować z domu i większość ludzi pracuje w domu. Jesteśmy zachęcani do tego, by ograniczać kontakty towarzyskie, ale jednocześnie nie zamknięto restauracji, nie zamknięto kawiarni i bardzo dużo się mówi o tym, jak ogromnym zagrożeniem dla gospodarki, a w konsekwencji także dla takiego ogólnego zdrowia społecznego, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, jest ten kryzys, który w tej chwili wywołuje i sam wirus, i panika strachu, i takie zawieszanie działalności społeczeństw. I Szwecja realizuje swego rodzaju eksperyment, który zobaczymy, jak się skończy, ale to, co lubię w tym eksperymencie, to pewien racjonalizm, niepoddawanie się strachowi, bo to nie jest naiwność. W Szwecji naprawdę dużo się mówi o, po pierwsze, ochronie ludzi starych, żeby oni naprawdę byli izolowani, bo oni są najsłabsi w tej sytuacji. Wciąż się mówi o tym, że osoby, które mają jakiekolwiek objawy zaziębienia, mają koniecznie być w domu. No wiadomo, mycie rąk i tak dalej. Ale nawet jak patrzę na media, to się co jakiś czas pojawiają już takie pozytywne informacje, że na przykład pani 95-letnia we Włoszech, która wyzdrowiała, albo że już 100 tysięcy ludzi na świecie wyzdrowiało po tym, jak zostali zarażeni wirusem. My dostajemy też informacje z Hiszpanii i Włoch, ale one nie są jedynymi informacjami, więc ludzie nie są spanikowani. A kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi w Polsce, też z rodzicami, to mam poczucie, że to takie naprawdę bardzo radykalne zamknięcie jednak znacząco wzmogło strach. No i to może ma dobrą stronę taką, że ludzie rzeczywiście no, unikają spotkań z innymi ludźmi, ale no, problem tej całej sytuacji polega na tym, że my wszyscy potrzebujemy siebie wzajemnie, prawda? Że człowiek jest też chory w sytuacji przymusowej izolacji, to znaczy to bardzo źle wpływa na psychikę. I to jest jakieś w ogóle sprzeczne z tym, kim my jesteśmy. Ja to mówię jako osoba, która kocha pracować w samotności i bardzo dużo czasu spędzam w ogóle w życiu w samotności. Ale jednak mam silne poczucie tego, jak potrzebuję innych ludzi. Więc ten wirus, który w ogóle ma w sobie masę różnych metafor, mam wrażenie, o tym możemy pewnie też pogadać, ale powoduje coś bardzo złego w społeczeństwie. Mimo, że pojawiają się jakieś różne odruchy solidarności i to i w Polsce, i w Szwecji, i wszędzie na świecie, to jednak jesteśmy jednocześnie człowiek człowiekowi wirusem, tak? Człowiek człowiekowi zagrożeniem. To jest bardzo destrukcyjne. No, mam wrażenie, że ludzie zaczynają wpadać w taką, zwłaszcza w Polsce, panikę, że na przykład zaczynają bać się nawet tego, że byli na powietrzu i ktoś blisko nich przeszedł, że w ogóle jest trochę tak, że nagle mam wrażenie, że w Polsce ten wirus niemalże jest utożsamiany z dżumą. To znaczy, że wiesz, po prostu dostajesz, czy zakażesz się i w zasadzie jest wielkie ryzyko, że umrzesz. No jak na razie to, co mówią statystyki, to tak do końca nie wygląda, tak? Dla 80% ludzi to jednak jest bardzo ciężkie przeziębienie albo coś, co przypomina grypę. I ja staram się tak myśleć, ale mogę Ci powiedzieć, że ja mam astmę, ale taką astmę już bardzo zaleczoną. I kiedy to wszystko się zaczęło tutaj dziać w Sztokholmie, to ja mam kilku przyjaciół lekarzy i jeden z moich przyjaciół do mnie się odezwał i powiedział: słuchaj, wiesz co, ponieważ ty masz astmę, to przestań teraz chodzić na jogę na jakiś czas, dlatego że to się rozkręca, zobaczymy, jak to wygląda, a ty jesteś w grupie ryzyka. Bo wtedy jeszcze się uważało, że ludzie z astmą są w grupie ryzyka, teraz tak się już nie uważa. Ja na początku się właśnie przestraszyłam i przestałam, tam 4 dni chyba nie chodziłam na jogę i też nie uczyłam. I obserwowałam, jak właśnie narasta we mnie lęk, że czytam coraz więcej takich wiadomości złych ze świata, że coraz bardziej zaczynam się czuć jak takie zamknięte w małej przestrzeni zwierzątko, chociaż robiłam sobie sama jogę i to oczywiście mi pomagało. Ale po prostu później też z tym przyjacielem rozmawiałam i on mi powiedział, że wiesz, teraz już jest trochę też za późno, bo już tak idzie ta epidemia i tyle będzie zarażeń, że właściwie w momencie, w którym Twoi panowie normalnie jeszcze funkcjonują, a wtedy jeszcze Marcin chodził do pracy, Daniel na studia, to właściwie to już nie ma znaczenia, czy chodzisz na jogę, czy nie. No i ja stwierdziłam, okej, to ja już teraz znowu chodzę na jogę. I właśnie to, że przełamałam ten strach, spowodowało, że ja się teraz dużo lepiej czuję. I teraz na przykład jest tak, że
Znaczy, jeżeli nam zakażą tego w Sztokholmie też, no to oczywiście nie będę chodziła na jogę, ale teraz chodząc na jogę mam świadomość tego, że prawdopodobnie to trochę zwiększa moje własne ryzyko bycia zarażoną, ale ja chyba wolę stwierdzić, że okej, okay, no dobrze, no to jakoś sobie z tym poradzę, niż tak panicznie się tego bać. A akurat jest tak, że moi rodzice są w Warszawie, ja nie spotykam tutaj jakichś starszych ludzi, którzy są w grupie ryzyka, więc to nie jest tak, że i na jogę jadę samochodem, więc nie jeżdżę komunikacją miejską. Więc to jest, można powiedzieć, takie moje ryzyko, tak? Więc mogę powiedzieć tak, że w ogóle jest coś takiego, że w tej chwili zostaliśmy, znaczy cały świat został wstawiony w taką sytuację, w której trudno powiedzieć, co w tej chwili jest dzielnością. To znaczy jest strach, ale co jest w tej sytuacji odwagą, bo cały czas słyszymy, że największą solidarnością jest siedzenie w domu, prawda? Ale ponieważ ten wirus może bardzo, na bardzo długo z nami zostać, to nie jest powiedziane, że to przesiedlenie w domu miesiąca spowoduje, że on zniknie. To może być tak, że to będzie trwało ileś miesięcy i wtedy trzeba będzie stwierdzić, że okej, ci, którzy są silni, muszą zacząć ryzykować i więcej działać, i więcej pracować albo pomagać, dlatego że inaczej w ogóle całe społeczeństwo się sypnie, tak? Że musimy chronić tych, którzy są słabi, a inni nie muszą być chronieni. Ciekawa jestem, czy ten moment nadejdzie, może wcale nie nadejdzie, ale i też nie mam jakiejś odpowiedzi na te pytania, które w tej chwili zadaję, ale one mi krążą po głowie, nie wiem, czy o tym też myślisz, co jest w tej chwili odwagą, nie wiem. Tak, też myślę o tym bardzo dużo. Ja w ogóle myślę, że to jest taki czas, w którym zaczynałem myśleć o różnych sprawach, które wcześniej wydawały się albo abstrakcyjne, albo dalekie. Wróćmy do tych jasnych stron może. To znaczy, chciałem spytać, skąd czerpiesz pocieszenie, to znaczy z jakiej literatury konkretnie czerpiesz pocieszenie, bo o literaturę mi chodzi tym razem. Wiesz co, tak naprawdę to muszę ci powiedzieć, że przechodzę taki okres, w którym cały czas kończę tłumaczenie dużej powieści, a tłumaczenie jest formą bardzo uważnego czytania. Kończę tłumaczyć powieść Siela Westę, takiego fińsko-szwedzkiego pisarza, genialną powieść. I to jest moje czytanie. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie takie dla przyjemności, to ja ostatnio właśnie mam z nim trochę kłopot, dlatego że ja nie mam tego samego rodzaju skupienia. Ale mam strasznie dużo książek, do których sięgam i staram się czerpać z nich jakieś, nie wiem, czy pocieszenie, czy staram się przenosić w inne światy, może tak. Ale to nie jest na razie dla mnie najlepszy czas wcale na czytanie, ale postanowiłam, że jak skończę przekład robić, to się też musi jakoś przełamać. Ale mogę ci pokazać parę, bo ja mam, wiesz, zawsze czytam strasznie dużo książek naraz. I mam ich tutaj w ogóle bardzo dużo. Oczywiście to już mówiłam wcześniej gdzieś tam, że sięgnęłam po Miłość w czasach zarazy ponownie, dlatego że to jest bardzo piękna książka, którą strasznie dawno temu czytałam i teraz znowu się nią zachwycam, stwierdziłam, że wiesz, pasuje mi i w ogóle miłość, relacje międzyludzkie zdecydowanie są tym, o czym powinno się myśleć w czasach zarazy, jak sądzę. Poza tym, jak wiesz, ja kocham jogę, więc czytam sobie nowy przekład Yoga Sutr Patanjalego, który jest zupełnie innym przekładem niż wcześniej mi znane i z bardzo ciekawymi komentarzami. Ponieważ przeżywam także, ja naprawdę bardzo dużo rzeczy widać moim zdaniem w tym momencie, w którym się znajdujemy. I tak jak powiedziałam, zwłaszcza na początku, to co mnie uderzyło w Polsce przede wszystkim, to było to, że kiedy ludzie trafili do domów, tak, kiedy się w nich zamknęli, to nagle było bardzo dużo takiego mówienia o tym, że to jest tak najlepiej, z bliskimi, że teraz będziemy mieli czas dla siebie, ale było w tym coś takiego bardzo, no właśnie, wykluczającego i takiego bardzo konserwatywnego, a ja pomimo tego, że jak wiesz, sama jestem w bardzo długotrwającym małżeństwie i prowadzę bardzo pewnie uregulowane życie, to ja bardzo nie lubię konserwatywnego myślenia, więc czytam sobie ponownie, bo to już czytałam jakiś czas temu, ale to jest książka, którą przerwałam i do niej wróciłam. Listy Anny Nin do Henry'ego Millera, bo to wiesz, takie zupełnie klimaty właśnie antykonserwatywne. I bardzo mi się podobają. Poza tym piszę, czy przygotowuję się do pisania kolejnego kryminału.
I w tym kryminale dosyć będzie ważny wątek związany z polowaniami na czarownice. Więc czytam książkę Roberta Tarstona, Polowania na czarownice, i w ogóle dużo książek na temat czarownic, sytuacji czarownic, także, znaczy, wiesz, tego, co robiono kobietom w okresie polowania na czarownicę. A poza tym czytam także, cały czas czytam różne kryminały. I na przykład ostatnio przeczytałam bardzo dobry szwedzki kryminał, który myślę, że jest tłumaczony teraz na polski i bardzo warto go polecić. Stine Jackson, to ma tytuł Silver Wagen. To jest nazwa drogi, więc być może to w ogóle w tłumaczeniu będzie miało taki sam tytuł, ale może być też przetłumaczone na Srebrna droga. To jest autorka pisząca po szwedzku, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. I ten kryminał, bardzo ciekawy psychologicznie, lubię taką głębię psychologiczną w kryminałach, dostał wszelkie możliwe nagrody dla kryminałów w zeszłym roku. I to rzeczywiście jest bardzo dobra rzecz. I w ogóle, mówiąc o kryminałach, to się nie dałam jeszcze, wreszcie kupiłam, bo tego cały czas... Ja bardzo lubię film The Ghostwriter Polańskiego. I zawsze myślałam, że... Widziałam ten film chyba ze 3 razy. I stwierdziłam, wow, ale cały czas nie czytałam tej książki. I wreszcie mam ją. Książka ma tytuł The Ghost Roberta Harrisa, więc też się za to zabrałam. I jak widzisz, mam bardzo w tej chwili mało lektur w języku polskim, co nie jest dobre, bo jednak piszę po polsku, więc też podczytuję sobie rzecz, która trochę przeszła bez echa, to jest bardzo ciekawe. To są opowiadania brazylijskiej autorki Clarice Lispector, fascynujące, i to wyszło w Łabę jakieś, nie wiem, 3-4 miesiące temu. Widziałam jakiś jeden bardzo dobry artykuł na temat tej autorki, która żyła w latach 50., 60., wtedy tworzyła. Ale to jest niesamowita proza, taka bardzo, bardzo oszczędna, bardzo gęsta, bardzo odważna i feministyczna w takim wczesnym wydaniu feminizmu, bardzo też drapieżna, i opowiadania, które mówią o wszystkich stadiach rozwoju i dojrzewania kobiety i takiego wyzwalania się kobiety. Bardzo to jest dobre i bardzo polecam. Także takie rzeczy, ale mam jeszcze dużo innych książek. Ja, także widzisz, że mam w głowie jakiś taki zamęt i skaczę z tematu na temat i też zaczynam czytać wiele różnych książek. I to też trochę może ma związek z tym, że właśnie robię też research do nowej książki. I dla mnie, a nawet 2 nowych książek, bo ja będę pisała teraz 2. część mojego kryminału, ale także od jakiegoś czasu pracuję nad książką o samotności i do tej książki także dużo różnych rzeczy czytam. Także mam taki czas czytania naraz różnych rzeczy. Mam na przykład, tego jeszcze nie zaczęłam, ale pokażę, bo się cieszę, że to wyszło. Nie wiem, czy pamiętasz Linę Wolf, Poliglotyczni kochankowie. To moim zdaniem jest doskonała powieść, która wyszła w Polsce też. I teraz wyszła nowa książka Liny Wolf. To z kolei Szwedka, która bardzo długo mieszkała w Hiszpanii. Ona jest też taką autorką, która pisze na pograniczu kultur. I to jest bardzo piękny tytuł. Siertec, Steed, który strasznie brzmi po polsku, więc pewnie tłumacz będzie musiał się pogimnastykować, bo po polsku to by znaczyło czas mięsa, ale to siet po szwedzku to znaczy nie tylko mięso, ale też ciało, i to jest takie bardzo mocne słowo, także to jest bardzo zmysłowy tytuł, taki mocny, i bardzo się cieszę na czytanie Liny Wolf, bo ona mnie fascynuje. Poliglotyczni kochankowie to książka, którą w ogóle uwielbiam. Mam wrażenie, że ona nie została do końca w Polsce odkryta i zrozumiana, a uważam, że jest genialna. Nie wiem, czy to czytałeś? Nie znam tej autorki, o której powiedziałaś, ale mnie teraz interesuje inna autorka, i mam obok siebie jej książkę, ale ciekawe, która wydała właśnie nieraz nowy kryminał, bardzo zimna wiosna. Mówiłaś, no tak sobie to dziękuję. Mówiłaś, że pracujesz nad 2. częścią, ale opowiedz tym, no między innymi mnie, którzy jeszcze nie przeczytali książki, do czego powinniśmy sięgnąć po bardzo zimną wiosnę. Wiesz co, dlatego, że to jest książka, która mi się udała. Postanowiłam wreszcie przestać zawsze mówić, że wszystko nie jest takie, jakbym chciała.
bardzo zimna wiosna. Wydaje mi się, że dlatego się udała, że udało mi, znaczy to co zrobiłam, to napisałam kryminał, który jak twierdzą już dość liczni czytelnicy, bo ta książka naprawdę już od jakiegoś czasu jest czytana przez różnych krytyków, przez instagramerów i ma naprawdę świetne recenzje jak na razie. I widzę, że ona funkcjonuje jako taka, wiesz, wciągająca lektura, przy której zapominasz o czasie, czyli jest zaskakującym kryminałem, ale jednocześnie udało mi się wykorzystać pojemność gatunku, którym jest kryminał, i napisać książkę, którą można czytać na bardzo wielu poziomach. I dowodem na to, że ta jej wielopoziomowość się udała, jest fakt, że pierwszy wywiad, który ze mną został zrobiony, przeprowadziła Agnieszka Drodkiewicz, o której wiesz, że jest bardzo wymagającą czytelniczką. I ona, jej się w ogóle ta książka ogromnie podobała. I rozmawiała ze mną między innymi o tym, że to jest powieść, która jest taką, jak ona to nazwała, medytacją na temat wychodzenia z roli ofiary. I tak rzeczywiście jest. To jest książka, która w bardzo, myślę, wnikliwy sposób pokazuje obecne problemy społeczeństwa szwedzkiego. I jak wiesz, ja się trochę specjalizuję w tym, by opowiadać o Szwecji z jednej strony, pokazując moją fascynację tym krajem, ale jednocześnie wychwytując różne ukryte trupy w szwedzkich szafach i też obnażając pewne charakterystyczne dla akurat tego społeczeństwa hipokryzje, przemilczenia. I w tej książce to się udało. Ona jest dosyć takim chyba mocnym obrazem społeczeństwa, które już wcale nie jest tak egalitarne, jak mogłoby się wydawać. Ma duże problemy z mierzeniem się z wielokulturowością i własną ambiwalencją względem nowych członków społeczeństwa pochodzących z bardzo odległych kultur. Poza tym Szwecja przeżywa kilka takich dużych kryzysów wynikających z tego, że to jest kraj bardzo ceniący sobie robienie reform i unowocześnianie wszystkiego. I szwedzkie reformy czasami wspaniale się udają, a czasami są bardzo nietrafione. I to, o czym ja opowiadam, to nieudana reforma policji i to, co stało się w związku z tym ze służbami i jak to wpływa na sytuację w społeczeństwie. I jest oczywiście w tej książce sporo takich bardzo aktualnych szwedzkich historii, jak na przykład opowieści o wojnach gangów, które trwają, z którymi policja sobie zupełnie nie radzi, czy opowieści o tym, jak właśnie nierówności społeczne, które narastają i jak wykluczanie nowo przybyłych tutaj ludzi, jak to łatwo prowadzi do no, właśnie do rozwoju przestępczości. W tej książce jest też parę takich typowych tematów, które mnie interesują. Są tematy związane z sytuacją kobiet i kobiet ofiar, ale ja pokazuję także kobiety, które wychodzą z roli ofiary. I to jest bardzo ważny wątek w tej książce. Piszą o rasizmie, ale pisząc o rasizmie pokazują go od bardzo różnych stron. Bo ja bardzo lubię tak trochę wnikać pod powierzchnię i przyglądać się rzeczom rzeczywiście uważnie. I to, co chyba się też udało w bardzo zimnej wiośnie, poza tym, że ona ma te różne poziomy i można czytać tę książkę. Znaczy człowiek, który ma jakieś wymagania intelektualne względem lektury, nie będzie zawiedziony, bo w tej książce jest dużo różnych ukrytych, dosyć głębokich, myślę, obserwacji. Ale w tej książce udało mi się też, jak sądzę, stworzyć bardzo fajnych bohaterów. Ja uważam, że w ogóle najważniejszą rzeczą w powieści gatunkowej jest to, by miała bohaterów, którzy żyją, których losy angażują, którzy w jakiś sposób zostają w pamięci. I myślę, że tutaj udało mi się stworzyć takich dwóch policjantów i jedną Polkę, która z nimi współpracuje, chociaż policjantką nie jest.
są Jens, Bjorn i Ewa. I wydaje mi się, że to są rzeczywiście ciekawi bohaterowie i ja bardzo chętnie do nich wrócę. No, może jeszcze powiem o jednej rzeczy, tylko że ja w tej książce także sięgam do różnych wydarzeń historycznych, które wpływają na teraźniejszość, które mówią też coś o tym, jak my się mierzymy z analizowaniem sytuacji ofiar, przyznawaniem, że ktoś był ofiarą. I między innymi sięgam do takich wydarzeń, które miały miejsce zaraz po wojnie w Niemczech. To znaczy to, o czym wiemy, to, że miało miejsce dużo gwałtów na Niemkach. Tylko że kiedy mówimy o gwałtach powojennych na Niemkach, to myślimy o czerwonoarmistach. Natomiast taką historią nieznaną, a równie bolesną jest fakt, że w Niemczech doszło do ponad prawie 200 tysięcy gwałtów dokonywanych przez wojska amerykańskie na Niemkach. I to jest taka zbrodnia wojenna, o której się po prostu nie mówi, ze względu na to, że ci, którzy gwałcili, ci, którzy byli przestępcami, byli po właściwej historycznie stronie. Więc ja dotykam tego tematu. I dotykam także tematu losów Niemek, też dość licznych, które przyjeżdżały po wojnie do Szwecji pracować w zamożnych szwedzkich domach jako pomocy domowe. To były kobiety, które znajdowały się w bardzo specjalnej sytuacji, dlatego że były z tego złego narodu, który przegrał wojnę i były z reguły bardzo młode. I trafiały do bardzo różnych domów i ich losy także są czymś, co właściwie zostało wyparte ze zbiorowej pamięci, bo to niejako nie pasuje do takich czarno-białych wzorców, więc ja też temu się w tej książce przyglądam. O!